Także klimaty warszawskie, proszę Państwa, pizza warszawska, no co, kto, ile, za co, podaj, przekaż, mydło, powidło, bazar Rożyckiego, bazar Szembeka. I tak potrafią się kłócić jako te dzieci faryzeuszy o byle szpilkę, a nie widzą głównego tematu, nie widzą co ważne, co jest istotne, co od czego się zaczyna, tylko tak kochają się w awanturach, kochają się w kłótniach. I z powodu szpilki, z powodu igły, z igły robiąc widły. Także wiecie Państwo, o co chodzi. I człowiek jak się w tym zagubi, no to taki jest jak gad. Tylko się kłóci, krzykliwy. No to więc co w tramwajach stołecznego miasta Warszawy mamy? Co w autobusach stołecznego miasta Warszawy? Typowi ludzie ze mszy, do mszy, koło mszy. Jak się zachowują? Agresja, krzyk, wrzask, zaczepianie wzrokiem, choćby czymkolwiek zaczepianie. Ludzie się nie znają, ale tym wzrokiem, jak się tak dziad na dziada patrzy, gad na gada, żebrak na żebraka, proszę Państwa, to daje do zrozumienia, że zna i świdruje w jego licach wszystko, że o nim wie, że go zna. Chociaż nie zna, no bo to jak to 3 miliony w tej Warszawie, czy coś koło 3 milionów, raczej z tej strony, nie z tamtej, bo to 2800, 2600, 2700, 2 miliony ponad, a jakoś tak tej trójki nie przeskoczyła Warszawa, no ale jak dodać ten karczew, to może i będzie. Także buziaczki i proszę jeść karczki. O szpilkę kłóci się Mareczek, o szpilkę każdy się kłóci, proszę Państwa. Także buziaczki i proszę jeść kaczki. Radio Koncita, proszę Państwa. Kłótnie o nic. Baba nieskromna. Co jeszcze? Są różne takie tematy, proszę Państwa. Na topie. O! Nareszcie są te klimaty. Tak można się rozejrzeć. Co tu jest? Jeden, dobra. Jak nie ma prądu, to najgorsze co może być. Nie ma prądu, nie ma napięcia. Także Żydzi myśleli też, że wszystko będą mieć, bo już jak raz dostali, to cały czas. A to? Drobne posłuszeństwo, a tego nie było. Jak ojciec bierze dziecko za rękę, no to dziecko jak nie chce wiedzieć po co, nie chce tego ojca znać potem, no to no potem dramat. A tak ludzie zrobili, własny naród zrobił ze swoim ojcem, czyli Bogiem. Balowi, Molochowi kłaniać się, oddawać cześć, ale Bogu nie. No to jest nie dość, że zdrada, to jeszcze obrzydliwa zdrada i wyparcie się tyłkiem do samego Boga swojego, swoich własnych rzeczy. Na msze nie chcą chodzić. Jak powiesz, że świętszy od papieża, to się obraża, bo przecież on daje do zrozumienia, że on w papieża swojego już wierzyć nie będzie, w Boga właśnie nie będzie wierzyć. Także proszę Państwa, szatan dobre tutaj poczynił zmiany, tak żeby był burdel. No i on oczywiście jest, to widać czwartek, piątek, sobota, niedziela. Także Saska Kępa. Tu Janek Witek dostał w pierdol, na Lubelskiej dostał w łeb i u księdza Palecznego pod Pałacem Kultury już tej Marty nie ma, stołówki, też dostał w pierdol, no bo po prostu był bardzo inteligentny, mądry, nie ustępował, jak rozmawiał, to się potem kłócił, jak się kłócił, to potem oni go pobili i taka jest sytuacja.
Także widzicie Państwo, ambicja, a przecież nawet świeckie przysłowie mówi, że mądry głupiemu ustąpi, ale okazuje się, że ten, kto chciał być tak bardzo inteligentny, to został głupi, chcieli być mądrymi, apostoł Paweł mówi, a stali się głupi. No, no to więc, jak ktoś za wszelką cenę chce być mądrym, za wszelką cenę chce udać polonistkę, za wszelką cenę artystkę, czy nie wiadomo co, a talencia nie ma, no to przecież śmieszne, prawda? No to głupota. No właśnie. Także to w Warszawie pozostało, proszę Państwa, sam motłoch moherowy. Świadków Jehowy nie ma, mormonów nie ma, ewangelików nie ma, żadnych prawosławnych ludzi nie ma. Nawet znam taką babkę, która odbudowywała Warszawę tu po wojnie II światowej i pojechała sobie, mieszkała tam, pewnie już umarła, bo jak ją nie widziałam ze 17 lat, no to ona staruszką była, a może i żyje. Niech sobie pożyje przy tych baciuszkach, przy cerkwi świętego Mikołaja, tam. A tutaj są tylko te podróbki, od czwartku przez piątek, sobotę i niedzielę piją wina i wódki nad Wisłą, a rozum jest potem za krótki. Niestety, bo jeżeli o szpilkę się kłócą, no to przepraszam.